Kecksburg, stan Pensylwania. Powoli dojeżdżam na miejsce. Ponad 50 lat temu rozbiło się tu UFO. Dziwna sprawa. Od czasu incydentu w Roswell media donosiły o wielu katastrofach z udziałem statków kosmicznych. Do jednej z tych słabiej nagłośnionych doszło w niewielkim miasteczku w Pensylwanii. Jego mieszkańcy donosili o pomarańczowej kuli światła, która rozbiła się w lesie nieopodal ich domostw. Ci, którzy pojechali na miejsce, widzieli statek kosmiczny skąpany w kolorowej poświacie. Gazety rozpisywały się na temat meteorytu, ale ludzie, którzy to coś widzieli, wiedzą, że to nieprawda. Zdarzenie odmieniło miasteczko na zawsze. Otacza mnie gęsto zalesiony teren. Domów jest niewiele. Gdy dochodzi do takiego zdarzenia, wszyscy się o nim dowiadują i chcą natychmiast pojechać na miejsce. Centrum miasta znajduje się tuż przy remizie strażackiej. Oto ona. To w tym lesie miał rozbić się statek. Spójrzmy.